ostatnio brałam udział w Mistrzostwach Polski do lat 20 w Radomiu na dystansie 10 km w chodzie sportowym. Celem na tych mistrzostwach było osiągnięcie minimum kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata U20, które teraz na początku sierpnia odbędą się w Kolumbii. No 11 sekund mi to zabrakło. Musiałam sama od początku do końca pracować na wynik. Nie miałam nikogo, kto by mnie pociągnął. Następna zawodniczka była 3 minuty za mną, więc no to była moja praca, a wiadomo, że w pewnym momencie, jak przychodzi zmęczenie, to już ciężko jest się zmusić do takiej dalszej ciężkiej pracy. No i gdzieś te sekundy, te 11 sekund uciekło. To już jest mój 5. medal Mistrzostw Polski w moich kategoriach wiekowych. Wszystkie zdobyłam właśnie w chodzie sportowym. Jest to dla mnie ważne, że gdzieś tam nadal jestem tą pierwszą zawodniczką w Polsce, bo jest to takie wyróżniające dla mnie. Jednak no, wiem, że moim celem było te 48 minut i tutaj tego mi troszeczkę zabrakło. W chodzie sportowym głównymi zasadami jest to, że musimy mieć cały czas jedną nogę na ziemi, nie możemy mieć tak zwanej fazy lotu, czyli nie mogą być po prostu dwie nogi oderwane od ziemi. Cały czas jedna noga musi pozostać w kontakcie z podłożem. I drugą taką główną zasadą jest to, że noga z przodu powinna mieć wyprost w kolanie. Jakby w momencie, kiedy noga jest zgięta, sędziowie będą nas upominać i potem skutkuje to dyskwalifikacją. Na pewno nie jest to bardzo popularna dyscyplina i myślę, że mało kto decyduje się ją trenować. U mnie to zaczęło się tak dość z przypadku. Gdzieś tam sport zawsze był w moim życiu. Bardzo długo trenowałam taniec towarzyski w Gorzowie. Wcześniej uczęszczałam do szkoły sportowej, byłam w klasie pływackiej. No i w momencie, kiedy się pojawiła 7-8 klasa, nie chcąc zmieniać szkoły, a chcąc zmienić sport, trafiłam na lekkoatletykę. Tam przez rok coś próbowałam swoich sił w bieganiu, ale właśnie dostrzegła mnie moja obecna trenerka i zaproponowała mi, żebym spróbowała swoich sił w chodzie. Na początku nie byłam do tego za bardzo przekonana, bo gdzieś tam właśnie ten chód nie jest jakiś taki u nas w Polsce dobrze rozpropagowany. No ale dałam się przekonać i na ten moment szczerze nie żałuję. Naprawdę cieszę się, że podjęłam taką decyzję i że trenerka przekonała mnie do tego, żeby spróbować swoich sił, bo to była bardzo dobra decyzja.